7,3 kg można zapisać w postaci innej, czyli na przykład w dekagramach, kilogramach i dekagramach, w gramach. I tak, może spróbujmy zamienić tą liczbę na kilogramy i dekagramy. Zacznijmy od tego. 1 kilogram ma 100 dekagramów. Proszę zobaczyć tutaj, 100 ma ile zer? 2. Dlatego też 7,3 kg to muszą być dwa miejsca po przecinku, jeżeli będziemy chcieli brać pod uwagę, czy zamieniać to na kilogramy i dekagramy. Jedno miejsce już jest wypełnione, a drugie nie. Drugie miejsce wstawię 0. Dlaczego tak? Ponieważ będę zamieniała to na kilogramy i dekagramy. A kilogram ma 100 dekagram, czyli dwa miejsca po przecinku mnie interesują, ponieważ 100 ma 2 zera. No i teraz 7,3 kg to będzie całych 7 kg i ile setnych? 30 setnych, tak, z kilograma. Czyli to są nasze całe kilogramy, a to, co jest tutaj, to są nasze dekagramy. Czyli powiemy, że mamy 7 całych kilogramów i tyle dekagram. I 30 dekagram. Tak? Jest to jeden ze sposobów zamiany kilogramów na kilogramy i dekagramy. Inaczej mówimy, jest to wyrażenie dwumianowane. To jest jednomianowane i dwumianowane. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj liczby przedstawione w dwóch jednostkach, kilogramach i dekagramach. Dziękuję.